Cześć, witam was w kolejnym odcinku jak zrobić grę typu Endless Runner. Niestety nie można zrobić jednego odcinku o jednej grze, dlatego musiałem go podzielić na kilka fragmentów, ale specjalnie dla waszego zdrowia psychicznego ten fragment jest dosyć krótki. Pokażę jak zrobić nowy level. Możecie w waszym projekcie, w waszej grze zrobić wiele map z różnymi poziomami trudności, może to być też mapa z otwartym światem, która ładuje się dynamicznie, ale ja tutaj stworzyłem prostą, podstawową mapę. Ustawiam naszego gracza na środku świata, żeby miał dużą przestrzeń naokoło. Czyli według X i Y na zerze. Z nie zmieniam, ponieważ wtedy podłoga będzie przechodzić przez jego tyłek i będzie wyglądał co najmniej niekorzystnie. Musimy też powiedzieć silnikowi, że to będzie nasz gracz, że to nie jest statysta, który się gapi jak my gramy, tylko to jesteśmy my. My jesteśmy tym graczem. Więc zmieniamy tutaj disabled na player zero. To nie znaczy, że jesteśmy zerem, ale od... W informatyce się liczy od zera, no to zero to wcale nie jest najgorszy, wręcz odwrotnie. Okej, gramy tak, no biegnie fajnie, ale nie ma przeszkód, więc wypadałoby coś zrobić. Ja zrobię jakąś szybką przeszkodę, czyli na przykład jakiegoś kuba, sześcian. No oczywiście możecie go zamienić na babcię, na samochód, na budynek. Ja zrobię takie pudełko. O, crossfitowcy mają takie pudełko. Oni w ogóle podskakują, wskakują na nie tylko po to, żeby zaskoczyć. Nie, to jest bez sensu. No ale my nie mamy skakania, więc to nie będzie typ crossfitowy. Ustawiamy pudełko tak, jak gracz może się przesunąć w lewo, czyli na minus 200, w prawo na 200 lub na zerze. Czyli w tych trzech punktach możemy ustawić pudełko, wtedy gracz po prostu no musi ustąpić. Nie ma szans. Mogły wskoczyć, ale się nie da, na szczupaka jakoś, ale to zbyt skomplikowane, więc ustawiamy, robimy dużo takich przeszkód, Ctrl-C, Ctrl-V zawsze pomaga i dzięki temu po prostu no musi ominąć, więc jak widzimy trochę skokowo się porusza, my to naprawimy później, ale działa, omija przeszkody, jest fajnie, nie pokazałem, że też może nie omijać, ale mniejsza o to. Zanim przejdziemy dalej do mechaniki, zapiszmy tą mapę, ja spokojnie ją nazwę Untitled, ale gdziekolwiek ją zapiszemy, silnik ją znajdzie. Ale fajnie jak są zapisane tam gdzie maps, bo człowiek może nie znaleźć. Ok, Untitled i save. I teraz ważna rzecz, jeżeli zamkniecie projekt, ale ja nie będę zamykał silnika, ale jak wam się zdarzy przełączyć projekt lub zamknąć, to ponownym uruchomieniu zobaczycie tą pierwszą mapę, która była na samym początku. Żeby to zmienić, musicie wejść do Edit Project Settings i w Maps and Modes zmienić, żeby pierwsza mapa, która pojawia się w grze oraz w edytorze, to była właśnie ta wasza nowa mapa. Czyli jakkolwiek ją nazwaliście, będzie na liście. I ją po prostu wybierzcie. Teraz, po zamknięciu projektu i ponownym jego uruchomieniu, ta mapa przed chwilą stworzona będzie tą pierwszą. I to w sumie wszystko.